No cześć, chcielibyśmy wam przedstawić trasę na jutrzejsze zawody. W tym miejscu będzie się zaczynał Starbucks, tutaj będziemy zaczynać mierzyć czas. Wpadamy do lasu i później pokażemy co dalej. Teraz po 20 metrach płaskiego odcinka, w którym możemy sobie nabrać prędkości albo wyrobić jakąś przewagę, mamy wylocik do naszego lasu, tutaj mała bandka. Później teraz pokażemy kolejną sekcję z większą bandą, gdzie już będzie wylot na kolejne hopki i dalszą część trasy. Wpadamy w odcinek leśny, teraz mamy tutaj dwie płynne bandy, prawo-lewo, druga banda jest mocno głęboka, więc można się spokojnie, fajnie w niej złożyć, no i nabrać prędkości na kolejny etap trasy. Dobra, wypadając z głębokiej bandy, mamy znowu kawałeczek, nie wiem, 20 metrów płaskiego odcinka, na którym możemy dokorbić i mamy taki hipo bando, jakiś skok, który tam pozwoli nam trochę utrzymać prędkość albo ją powiększyć i wtedy lecimy już na następny hopa. No, przed nami pierwsza większa hopa w lesie, poprawiona z zeszłego sezonu, wszyscy ją dobrze znają, ci, którzy startowali na poprzednich zawodach. No jest trochę do przelecenia, około 3-4 metrów, ale hopa jest dosyć prosta, z łagodnym wybiciem i lądowaniem. Oczywiście dla słabszych mamy objazd lewą stroną. Każdy sobie poradzi i będzie czerpał duży fan z tej przeszkody. Nie! W momencie, gdy wylądujemy poprzednią hopkę, mamy odcinek dół, gdzie mamy po drodze dziury i delikatne belki. Będzie to można przejechać albo z manuala, albo z manychopa, albo po prostu po tym przejechać. W momencie jak przejedziemy te przeszkody, mamy już przed sobą największą hopę na trasie zawodów, czyli road gap, gdzie będzie do przelecenia około 4 metrów, ale lądowanie jest bardzo długie i dosyć szerokie, więc nie będzie problemu z tym, żeby ją latać. Oto nasz road gap, świeżo poprawiony. Bardzo płaski, równy, nie ma żadnych dziur. Do przelecenia jest no, kilka metrów, ale to jest płaski lot, więc nie powinno być żadnych problemów. Jest duży rozpęd. Objazd. Później w momencie jak skoczymy już tą hopę, mamy lekki trawers w lewo i tam już kolejną bandę. Teraz chłopaki właśnie trenują. Tu mamy ujęcie od przodu naszego road gapa. Jak widać tu, gdzie Malik sobie teraz spaceruje, mamy objazd naszej hopy. Więc każdy, nawet najbardziej początkujący, spokojnie sobie objedzie tą przeszkodę. No i teraz już zaczynamy odcinek stricte DH. Możliwie najbardziej DH, jaki możemy sobie wyobrazić na Lubelszczyźnie. Tutaj mamy belki i dziury, które nas kierują później na długą bandę wyprowadzającą nas na kolejną sekcję, już najtrudniejszą na naszej trasie. Tutaj jest nasz odcinek DH, gdzie jest dosyć stromo, mamy dużo dziur. Możemy sobie obrać tor naszej jazdy, możemy pojechać lewą, prawą stroną przez środek, przez te dziury. Później wpadamy sobie w kolejną bandkę, mamy kolejną muldę i to już nas prowadzi na końcowe elementy naszej trasy. No a tutaj mamy hopę, z której wpadamy prosto w bandę lewo-prawo i później nas to wszystko kieruje na dropa kończącego praktycznie trasę i później jest jeszcze krótki odcinek do mety. Zapraszam was wszystkich na jutrzejsze zawody. Trasa jest przygotowana, wyrównana, powinna wam sprawiać dużo frajdy. No i co? Do zobaczenia jutro.